sponsorem programu są Militaria.pl. Serdecznie na kolejnym wywiadzie na kanale Warnews.pl. Przepraszam za trochę dłuższą nieobecność, ale wracamy, a naszym gościem będzie Marek Meissner, przyjaciel naszego kanału. Witam cię serdecznie, Marku. Dzień dobry, Mateuszu, dzień dobry Państwu. Marku, zgodzisz się, że temat wojny hybrydowej, jaką prowadzi Białoruś i Rosja względem Polski, znowu ponownie odżyła, a temat białoruski znów jest, mam wrażenie, wyprowadź mnie może z błędu, bardzo grzany w rosyjskiej prasie. O co chodzi z tą Białorusią? Czy znowu mamy kolejne kroki zmierzające do zacieśniania współpracy między Mińskiem a Moskwą? My mamy gorszy problem i my jako Unia mamy gorszy problem i za moment my jako Polacy będziemy mieli gorszy problem, mianowicie Szijjártó. Szijjártó przybył do Mińska. Szijjártó przybył do Mińska nie tak dawno temu, bo po prostu dosłownie 3 dni temu. No i co się w tym Mińsku okazało? W tym Mińsku się okazało, że panowie podpisali porozumienie. Podpisali porozumienie, porozumienie, w którym wyraźnie i tutaj szef minister spraw zagranicznych Białorusi Sierhij Alejnik stwierdził, że zostało wypracowane na forum Międzyrządowej Komisji do Spraw Wzajemnych Kontaktów Gospodarczych pomiędzy Węgrami a Białorusią. Słyszałeś o czymś takim? Słyszałem, no miałem przyjemność przeczytać o tym wczoraj. Tak, dokładnie, wczoraj. A wcześniej tośmy o tym w ogóle nie wiedzieli. No to wyobraź sobie, że takie coś było. Mało tego, tutaj stwierdzono, że jest porozumienie o współpracy w zakresie energetyki atomowej. Że Mińsk ma pomóc Budapesztowi przy elektrowni jądrowej przy Paksie 2. Ten Paks 2 to w ogóle buduje Rosatom, ale on się nie spieszy. To nie jest priorytet, mimo tego, że tam 12,5 miliarda euro ta inwestycja ma wartość i że to jest finansowane, uwaga, głównie rosyjską pożyczką na 3%, bardzo tanio, chyba najtaniej na świecie. I w związku z tym ten projekt wyrobił duże opóźnienie. No i rosyjscy analitycy mówią tak, no tak, Szijjártó podpisał umowę z Mińskiem, Mińsk dostarczy techników i specjalistów, no i teraz wybudujemy tego Paksa razem szybciutko. No ale się okazuje, że to porozumienie to jest całkiem szerokie porozumienie, dlatego że chodzi o to, że tutaj Sierhij Alejnik powiedział, że to jest porozumienie, jedno z pakietu porozumień w zakresie energetyki, rolnictwa, ochrony zdrowia i farmacji, produkcji, edukacji i nauki oraz sportu i turystyki. No słuchaj, do wyboru do koloru. I teraz co? No wiemy wszyscy, że Białoruś to jest jedna wielka brama dla Rosji do omijania sankcji. No to teraz to już nie jest brama, to jest kurde tunel. Każda firma, która będzie chciała sobie handlować z Rosją, mimo amerykańskich i mimo europejskich sankcji, to teraz będzie wysyłała se towar na Węgry, a tam przez podstawione spółki to będzie hop, na Białoruś i do Rosji. No i co? Ano to, że od dawna w Brukseli się mówi, że Białoruś też trzeba objąć sankcjami. No ale co trzeba zrobić, żeby objąć sankcjami? No jednomyślność potrzebna. A, ty no, a kto się sprzeciwia? A kto się sprzeciwia? Budapeszt, tak jest, to jesteśmy w domu. No i tak to wygląda. No tutaj wyraźnie widać montowanie takiego bloku. Druga sprawa to jest ta historia w Austrii, gdzie okazało się, że 3 agentów rosyjskich rozwaliło całkowicie komórkę wywiadu, która była dedykowana do wykrywania działań rosyjskich i chińskich. No jeden już nawet zwiał do Rosji. No i teraz mamy problem, takie przeciąganie wyraźnie Austrii na rosyjską stronę. Kwestia Raiffeisen jeszcze. Tak, Raiffeisena, tak, któremu zagrożono, że zostanie objęty sankcjami, Amerykanie mu zagrozili, że zostanie potraktowany jak rosyjski bank.
Więc no cóż, oni z żalem, ale jednak chyba się wezmą za sprzedawanie. No tylko, że Amerykanie nie będą czekać, co im się urodzi. A nie było, Marku, tak, że oni teraz wprowadzili jakiś tam zakaz transakcji wewnątrz Rosji dolarem? Taka prowizorka taka zrobiona. Tak, tak, tak. To jest tak, że oni zakaz przekazów poza Rosję tak. dolarowych. A tutaj wewnątrz rosyjskie transakcje, one cały czas są... Tutaj właśnie trzeba wysięgnąć do bilansu Raiffeisena i tam się dzieją ciekawe rzeczy. Spada procent między firmami transakcji rublowych, natomiast Raiffeisen otworzył specjalne rachunki w jakiej walucie? W rublu? Nie, w juanie. A w juanie, no tak. W juanie, no i okazuje się, że rosyjskie firmy potrafią się z rosyjskimi firmami rozliczać w juanach. No to cóż, to co my tutaj mamy? No mamy tak, jak było za dawnych czasów w systemie socjalistycznym, także w Polsce, że istniała złotówka, ale poza tym był dolar. I wszystkie poważniejsze transakcje rozliczało się w dolarze. No to w Rosji ten dolar to się nazywa juan. Marku, tak to ale wygląda. Musimy... Natomiast co do tego, co powiedziałeś, tego tematu białorusko-rosyjskiego, zerknijmy na to, co pisze nasz przemiły zdrajca, sędzia Schmidt. I tam wyraźnie jest eksponowany ten wątek, prawda, że Białoruś to jest Białoruś tutaj jako taki pośrednik, gołąbek pokoju nieomalże. No tutaj będzie działać na rzecz, no ostatni, że tak powiem, wytrysk geniuszu oficera, który prowadzi to konto i zaproponował na granicy wspólne patrole białorusko-polskie, to już naprawdę zaplułem monitor kawą. Marku, ale właśnie sprytnie przejdziemy, bo wspomniałeś o granicy, a ta jest wałkowana przez polskie media, nie tylko polskie. Co my obserwujemy? No bo z jednej strony mieliśmy pewien okres takiego, powiedzmy, względnego spokoju, choć może nie do końca, bo przecież żołnierze gdzieś tam alarmowali, że jednak pomimo tego, że my nie słyszymy w mediach o tych przypadkach, to ich było bardzo dużo. Ale od 2-3 tygodni no obserwujemy całkowitą zmianę nastawienia nowego rządu do granicy. Masa komunikatów dotyczących jednostek szpiegowskich. Czy znowu Rosja uruchomiła Łukaszenkę w ten sposób, żeby właśnie prowadzić jeszcze bardziej tą wojnę hybrydową przeciwko Polsce? Uruchomiła od dawna, tylko my teraz zaczynamy, to jest tak jak wiesz, to było szukanie czarnego kota w ciemnym pokoju. Teraz już wiemy, że ten kot jest i zdaje się, że złapaliśmy go za ogon. No i tutaj wyciąganie tego, co zdołali Rosjanie z Białorusinami tutaj u nas zainstalować, to będzie trwało bardzo długo. To powiedzmy sobie szczerze, następna sprawa konieczna to jest to, co Finowie już wprowadziły państwa bałtyckie i my też wprowadzamy, czyli odsyłanie od razu imigrantów z rosyjską wizą wbitą. Powiadomo. No ale Marku, ale z drugiej strony... Wiadomo, o co chodzi. Ale z drugiej strony mamy, powiedzmy, stowarzyszenia czy różnego rodzaju podmioty, no, które dalej twierdzą, że to, co robi Polska Straż Graniczna, jest nielegalne. No, mam wrażenie... Tutaj poczekajmy na jedną rzecz. Tak, tutaj z jednej strony to jest bardzo dobrze używane przez Białorusinów do rozkręcania wojny plemiennej u nas. A dlatego, że patrzymy na to z takiego, każdy z nas patrzy z takiego banieczkowatego punktu widzenia. To znaczy, tamci widzą tylko nieszczęśliwe matki i nieszczęśliwe dzieci, te organizacje oraz nieszczęśliwych starych ludzi, którzy umierają na granicy, a w ogóle nie dostrzegają całej bandy bojówkarzy, która tam się za tymi kobietami i dziećmi kryje. I tak jak słusznie zauważył Jarek Wolski, gdybyśmy obsadzili granicę minami, to natychmiast Białorusini popędzą pałkami kobiety i dzieci na te miny. No i tutaj ci wchodzę, Marku, w zdanie, bo rozmawiałem, nie będę ujawniał imienia nazwiska, z jednym z żołnierzy stacjonujących na granicy i on mówi wprost, my mamy prykaz z góry, żeby nie reagować, bo każda nasza poważniejsza reakcja doprowadzi do wybuchu białoruskiej propagandy i rosyjskiej i tego chyba się najbardziej obawiają nasi rządzący i dowództwo. To jest tak, my płacimy niestety za jedną rzecz, płacimy za to, że służby były systematycznie rozwalane przez ostatnie 20 lat.
Dlaczego? Dlatego, że my nie potrafimy tych imigrantów przesiać. A powinniśmy to umieć. Bo wiemy od samych Niemców, którzy potrafią ich skłonić do mówienia, to znaczy do mówienia tego, co jest prawdą, a nie tego, co im kazano mówić. No ale zwróć uwagę na odsetek ludzi z Niemiec wydalanych do Polski. No przecież to wzrosło kilkadziesiąt procent w ostatnim Dlaczego? Roku. Dlatego, że prawdopodobnie to są te przypadki, których nie wyłapaliśmy wcześniej, to są te przypadki, których nie zdołaliśmy odsiać i to jest jeszcze jedna droga. Gdzieś prawdopodobnie jest jeszcze jedna droga. Tutaj by należało, coraz częściej się powtarzają takie do mnie enuncjacje i to takie prywatne, a wiesz, pilnujemy Białorusi, a co z Kaliningradem? Dokładnie. No i tutaj kilka osób przynajmniej mi mówiło, dobrze obeznanych z warunkami, że angażowani są także nasi ludzie, to znaczy nasza bandyterka, do przeprowadzania ludzi stamtąd. To nie jest, Marku, wielka tajemnica, bo wystarczy naprawdę usiąść sobie z kubkiem kawy, przejrzeć WhatsAppa albo nawet TikToka i, my widzimy tych migrantów wchodzących w polskie samochody z często łysymi panami, którzy gdzieś tam ich wywożą. To nie jest wielka tajemnica. Tutaj policja powinna współpracować, ale ilość wakatów w mazursko-warmińskim, przepraszam, liczba wakatów w mazursko-warmińskim poraża. Po prostu, no co tu dużo mówić. To, co się działo, doprowadziło do pewnej zapaści policji. Mamy zapaść służb. I to jest zapaść służb, która od 20 lat tak po kawałeczku następowała. No Marko, teraz tylko ja zbieramy z drugiej tego gorzkie owoce. Tylko ja z drugiej strony, jak widzę apele organizacji zarejestrowanych w Polsce, finansowanych po części, gdzie dzisiaj sobie wchodzę na profil z jednej z organizacji, ona podaje wprost numer telefonu i widzisz migranta, zgłoś go do nas, nie do policji czy do Straży Granicznej. No to jak my mamy reagować? Pamiętaj, że to jest ta banieczkowatość. Oni mówią, widzisz migranta i od razu im się w głowie zapala obraz biednej kobiety z głodującym dzieckiem, rozumiesz? A no tak. Nasi od nas widzą tego klienta z nożem, który zranił żołnierza. I często bywa tak, że jedna bańka widzi tylko część problemu i druga bańka też. I dlatego problem na tym polega, że my mamy też niesłychane kłopoty z dogadaniem się ze sobą. Bo tutaj by trzeba było akcję przeprowadzić, odsiać. Wiemy, że tam są bojówkarze. Prawdopodobnie jeden z tych bojówkarzy z Syrii zranił naszego żołnierza, bo to, co ja usłyszałem, to jest to, że ten facet doskonale wiedział, jak posługiwać się tą bronią improwizowaną. No, przepraszam, teksty typu, a tam każdy ma nóż, to bez przesady. Mało kto umie walczyć nożem. Marku, to jest inna kwestia. Strażnicy graniczni, którzy nam gdzieś piszą wiadomości, czy maile, czy wiadomości prywatne u nas na Twitterze, oni mówią wprost, to nie jest pierwszy przypadek tego typu, gdzie oni próbowali zaatakować nożem. I to nie tylko nożem, bo często te noże są wkładane w fekalia. Oni doskonale wiedzą, co robić. Więc my nie możemy tak naprawdę teraz mówić, że czy te kobiety z dziećmi są? Są, ale one są w znacznej mniejszości. Nie ukrywajmy tego. My nawet nie wiemy, ile tych kobiet z dziećmi jest. Dokładnie. My nie mamy rozpracowanego tamtego kierunku i to jest najgorsze. To jest najgorsze. Płacimy za lata zaniedbań. I to jest doskonały motyw do tego, żeby białoruskie KGB przez różne ośrodki nas rozgrywało. To jest bardzo proste. Należy po prostu uruchomić agentów po obu stronach. Jedni agenci będą mówić, brutalna Straż Graniczna zabija kobiety z dziećmi, a drudzy agenci, tak, tutaj przychodzą do nas muslimy, które nas zniszczą, wynarodowią. No i co? No i mamy teraz kolejną, przepraszam, nawet nie wojenkę, tylko napierdalankę polsko-polską, a problem nam z oczu ginie. Marku, no ale teraz pytanie, bo ono gdzieś padło wiele razy pod postami dotyczącymi tego, co się dzieje na granicy.
dlaczego polskie służby nie reagują. I ja nie mówię tutaj, żeby używali ostrej amunicji, ale chociażby gumowej, jeżeli pojawiają się, powiedzmy, w ostatnich latach jakieś protesty, gdzie pojawiają się polscy bojówkarze, którzy niszczyli, policja nie bała się użyć gumowych kul, dlaczego nie reaguje w przypadku osób, które niszczą i nielegalnie przekraczają granicę? Dłuższa historia, ale nasz kolega, żołnierz zresztą, usiadł nad aktami prawnymi i okazało się, że one są tak skonstruowane, że jest luka, która praktycznie rzecz biorąc uniemożliwia działanie żołnierzy na granicy w jakikolwiek sposób. Tu jest problem, tu trzeba natychmiast to odblokować i tu potrzebna jest współpraca rządu i prezydenta. Bo jeżeli się tego nie odblokuje, jeżeli prezydent nie zatwierdzi, że mamy na granicy stan wyjątkowy i możemy się posługiwać tutaj, prawda, tak jak już było, środkami stanu wyjątkowego, no to będziemy to mieli, bo żołnierze nie będą mogli w świetle obecnych regulacji ustawowych użyć broni. Przy czym ten stan wyjątkowy to trwał bardzo krótko, ale wtedy częściowo zahamowano. No ale no cóż, no to jest materia aktów ustawowych, które raz powinny być jak najszybciej zmienione i niestety nie na pałę. Tutaj powinni wejść ludzie, którzy się doskonale na tej materii znają i granice znają osobiście, a nie tylko z opowieści. To jest jedno. Natomiast drugie, trzeba zastosować środki, które są, że tak powiem, środkami tymczasowymi. No trzeba. No nie, jest taka sytuacja, a nie inna. A nas będą rozgrywać, będą nas rozgrywali. Bo to jest dla nich, jak to ładnie się mówi, polityczne złoto. No ale Marku, w twojej ocenie tego typu ataki, co będziemy obserwować, to co przynajmniej obserwowaliśmy 2 lata temu, czy nasilą się, czy jednak to będzie dalej taka, powiedzmy, nasilą się i zobaczymy nagłą eksplozję gniewu po obu stronach barykady politycznej. No to teraz to pytanie się nasuwa. Od razu jedno, jak na to wpłynie tarcza wschód? Co ona może wnieść dobrego? Oby proces przygotowawczy nastąpił jak najszybciej i obyśmy to jak najszybciej zaczęli tworzyć. Dlaczego? Dlatego, że poza ewentualnym zabezpieczeniem, utrudnieniem granicy, przecież jak słusznie zauważył Olof Jedorek, no co my tam mamy? My tam mamy zwykły płot. No tak. Wcale nie lepszy, nie gorszy od innych, prawda? No zwykły płot, no to trzeba zrobić strefę. Trzeba zrobić przeszkody inżynieryjne i to nie na pałę znowu, żeby nożycami ślusarskimi można je było przeciąć. Czy lewarkami podważyć. Tak, tylko rzeczywiście przeszkody inżynieryjne, granice rozbudować, a przy okazji zająć się taką rozbudową granicy, żeby ewentualny atak rosyjski był utrudniony. I to wcale nie jest mowa o tym, że wszędzie ma być linia Maginota, bo ktoś tutaj ostro pojechał z tą linią Maginota. Dlaczego? Dlatego, że jak słusznie zauważyło stanowisko Komitetu PAN, przeszkody terenowe mogą nam bardzo pomóc skanalizować, zostawić te bagna, zostawić te mokradła. Rosjanie, jak Rosjanie atakowali na Ukrainie? Atakowali wzdłuż przesiek. Nie szli w las. I to samo. Trzeba obsadzić te punkty, które skanalizują ewentualne postępy Rosjan. Tam trzeba zrobić przeszkody inżynieryjne. To jest właściwie najważniejsza rzecz z całej tarczy. Bo wspomnieliśmy wcześniej o tej wojnie plemiennej, ale wojna plemienna toczy się też na innym gruncie, o tym, którym ty wspominasz, bo z jednej strony jestem wielkim zwolennikiem inwestycji proobronnych na wschodzie, no ale zaraz pojawia się argument straszenie wojną. Jak tego uniknąć w polskim społeczeństwie? Bo mam wrażenie, że jesteśmy tak podzieleni, że jeżeli tylko powiesz zainwestujmy w obronność, to jest jeden argument, nie strasz wojną. Ha, a kto tych argumentów używa głównie? Przypadkiem nie Sykulskie, pana Siuki et consortes? Ale Marku, my możemy dyskutować, że to używa pan Panasiuk czy pan Sykulski, ale wchodząc w mediasferę, ja sobie często też robię przegląd tych popularnych mediów społecznościowych na TikToku
I to przynajmniej na tej aplikacji, to jest bardzo mocny przekaz. Dość straszenia wojną, nie wspierajmy Ukraińców. Tak, to jest bardzo zasięgowe. No, a wchodziłeś może w niemiecką infosferę, w szwedzką infosferę, bo ja wchodziłem. Masz dokładnie co do joty ten sam przekaz. Dość wspierania Ukrainy, nie straszcie wojną i tam jeszcze jest wprost, trzeba się ułożyć z Rosją. Tak. A ponieważ u nas wiadomo, że wielowiekowe zadrażnienia, konflikty i wojny z Rosją spowodowały, że my jesteśmy do Rosji, jeśli nie wrodzy, to skrajnie podejrzliwi, to w związku z tym akurat ten przekaz o tym, że trzeba się ugodzić z Rosją, jest takim jeszcze nieśmiałym popiskiwaniem, ale on będzie coraz silniejszy. I to nie straszmy wojną, wiadomo, kto to sponsoruje. No, no i tutaj no cóż, trzeba robić, trzeba wyjaśniać. Przekaz propagandowy i przekaz społeczny powinien iść zarówno od MON, jak i od Sztabu Generalnego. I to powinien być przekaz jasny, prosty i zrozumiały dla jak największej liczby osób. Dlaczego by nie? Przecież Anglicy w ten sposób w II wojnie światowej wygrali wojnę propagandową z Niemcami. Przez utworzenie właśnie tego typu biur i tego typu podawaniem tego typu przekazu w angielskie społeczeństwo. No oczywiście można zawsze powiedzieć, że to społeczeństwo jest o wiele bardziej zdyscyplinowane niż polskie i Anglia to nie Polska, prawda? Ale co nie znaczy, że nie należy próbować. Bałtowie próbują. Ja się z tobą, Marku, zgodzę, tylko z drugiej strony mamy też masę błędów popełnianych przez polityków ukraińskich, którzy wręcz dają pożywkę. Z drugiej strony mam pretensje do rządzących i tutaj mówię na przestrzeni długich lat, bo pewne kwestie, przynajmniej wiem, że to źle zabrzmi, ale które dała nam wojna możliwości do załatwienia pewnych spraw, te, które były takim ogniem niezgody między naszymi narodami, to też wszystko już przepadło tak naprawdę. Więc z drugiej strony sami Ukraińcy, często i nasi politycy dajemy pożywkę do tych antyukraińskich i prorosyjskich nastrojów. No ale dobrze, tylko że to są rzeczy, które jeżeli chodzi o ukraińskich polityków, to są rzeczy, które są już poza naszą kontrolą. My możemy działać tak, żeby wytłumić, to znaczy starać się zrównoważyć te głosy, które są po polskiej stronie. Po stronie ukraińskiej możemy, ciągle to powinno robić MSZ Sikorskiego, zwracać uwagę, jak tego typu głosy wpływają na stosunki polsko-ukraińskie. Nie jest tajemnicą, że w wielu ośrodkach politycznych w Kijowie nie jesteśmy kochani. I to nie dotyczy tylko PO czy PiS-u, ale dotyczy w ogólności polityków polskich. I powinniśmy to eksponować. No. Powinniśmy to eksponować. Pamiętajmy, że Ukraina jest także polem rozgrywania propagandowego przez wywiady. I tutaj oczywiście zaraz wejdzie tutaj na biało, wejdą Niemcy i BND, ale Niemcy akurat w tej chwili mają wyjątkowo paskudną opinię na Ukrainie ze względu na raz Taurusy, dwa ten ostatni zakaz, prawda, z którego tej chwili się wycofują, Pistorius się wycofuje, zakaz ostrzeliwania celów po stronie rosyjskiej. To jest prawda, tutaj mają wyjątkowo paskudną opinię, natomiast co nie znaczy, że na przykład nie ma innych, którzy podsycają na przykład samych Rosjan, na przykład samych Białorusinów, którzy będą podsycać wszelkie tutaj jakieś takie między nami spory, między nami i Ukraińcami, no wywiady państw zachodnich. Amerykanie też woleliby, żeby to oni do końca rozdawali karty. Oczywiście. Prawda? Zresztą ta ich teza o tym, żeby tych rafinerii nie atakować, tak, bo to rynek ropy, to jest tak, jakby zabronić Amerykanom bombardowania Niemców w 1943 i 1944. Tu jest jasna sprawa, tu jest sprawa jasna, to są wybory, prawda? Jeżeli galon benzyny zdrożeje, a sondaże są chwiejne, to będzie wyglądało bardzo niedobrze dla Bidena. No dokładnie. I tutaj to nie ma co ukrywać. Ale pamiętajmy, że tyle będziemy mieli w stosunkach z Ukrainą, ile wypracujemy sami. To znaczy również nie możemy robić jednej fatalnej rzeczy, którą wielu polityków robi polskich.
to znaczy próbować rękami Ukraińców załatwiać polskie spory wewnętrzne. Masz rację. Po obu stronach. Po obu stronach. Oczywiście. I po prawej, i po lewej. 100%. Bo ja to widzę. Dokładnie. Marku, bacznie przyglądamy się zatem, co dzieje się, szczególnie na wschodzie, bo myślę, że najbliższe dni też mogą przynieść masę ciekawych informacji. Państwa oczywiście odsyłam na media społecznościowe Marka i Nitki, które znajdziecie także na naszym profilu na Twitterze, bo często Marek też tam jego przemyślenia i analizy się pojawiają. Marku, bardzo Ci serdecznie dziękuję za poświęcony czas. Dziękuję Ci bardzo, dziękuję bardzo Państwu. I Państwa proszę, jeżeli to nie jest dla Państwa problem, o zasubskrybowanie kanału i polubienie tego materiału, bo chcemy, żeby wiedza naszych prelegentów trafiała do jak najszerszego grona odbiorców. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam na kolejne materiały. Sponsorem programu były Militaria.pl.